Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oglądasz na własną odpowiedzialność. No coś nie chcą nas do żadnego kościoła wpuścić. To dziwne, bo jak słychać, dzwonnica nawołuje. Po prostu kościół tylko, który dzwoni. Mają dzwonnicę i sobie z niej dzwonią, a są ateistami. Zamówiłem sobie kepsa z frytasami i żadnych warzyw. O kurde, ciekaw jestem. Co przyniesie los? Smak następnego jointa! Zano na śniadanie. Energetyczne, ale zdrowe śniadanie. Dokładnie tak. Taki kebabik. Tu będziemy na długo czuli się syci. O, i to jest ważne. Tyle mięsa mam w środku. To jest samo mięso i frytki. Gdzie w Polsce by mi tak zrobili? Miałem wielu klientów Arabów wcześniej, kiedy miałem kebaba, cały mi jeszcze kazało, że jedli u mnie. Po przeciwnie, nawet byłem zadowolony, bo jeżeli jedli u mnie, to znaczy, że nie jestem taki zły, tak? Gdzie w Polsce by mi tak zrobili? Gaśnicą to pizdają. Bardzo dobrze. Idziemy na... Kurwa, te Niemcy zgrane miał czekać. Zresztą miał czekać. Znajdujemy się teraz w miejscu, który jest pomnikiem. Jest to pomnik ofiar Holokaustu, przy którym niektórzy robią sobie kretyńskie selfie. Uważam, że kretyńskie selfie zawsze będzie kretyńskie. Natomiast trochę jestem w stanie zrozumieć, że miejsca takie jak pomniki nie powinny być obdarzane takim kultem jak chociażby cmentarze, groby. To jest zupełnie innego rodzaju miejsce i uważam, że ten pomnik to upamiętnia. Bezczeszczenie tej pamięci jest niepodważalnie słabe. Natomiast to, że ludzie przychodzą, że ludzie sobie siadają, że tutaj są w stanie rozmawiać o czymkolwiek, to jest aspekt, który mi się bardzo podoba. Checkpoint Charlie, czyli najbardziej znane przejście graniczne między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Głównie było ono dla dyplomatów, polityków i innych urzędników, natomiast zwykli ludzie je też przekraczali. Mój ojciec opowiadał mi taką oto historię. Jak wszyscy pamiętacie, a jeśli nie pamiętacie, to wam przypomnę, obalanie komuny w Europie zaczęło się od naszego kraju, to w naszym kraju obalono ją jako pierwszą. Później dopiero upadł mur berliński i później dopiero obalono komunę we wschodnich Niemczech. I dochodziło do takich scen, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale często było tak, że w Berlinie Zachodnim była część rodziny, a część rodziny była w Berlinie Wschodnim. Te rodziny nie mogły się spotkać i dochodziło do kuriozalnych sytuacji. W Polsce już komuna była obalona, Polacy mieli paszport i przechodzili sobie przez przejście bezproblemowo, podczas gdy ludzie mogli tylko na siebie popatrzeć i czekać, aż u nich zostanie obalona komuna, żeby wreszcie spotkać się z rodzinami.
W ogóle mój ojciec jakby co przekraczał granicę, bo po złamaniu ustroju przyjeżdżał tutaj jak wielu, wielu Polaków na handel najzwyczajniej w świecie. Kupował puszki Pepsi, większość sprzedawał, ale czasem udało mi się jedną bądź dwie wyrwać. Przywoził wtedy też świp szwaba, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale słuchajcie, to jest najpyszniejsze. Najlepsze makulary jak jadłem w życiu. Wkurwia mnie ten. To. Zaraz sobie zdejmę. Nie mam czasu. Najpyszniejsze, jakie może być, McFlurry o smaku Sherry Coke. Gościu, przepyszne. Z Polski już wycofali Sherry Coke. Niestety, ku mojemu rozczarowaniu, jest tylko Coca-Cola Sherry Coke Zero. Znaczy, to tak naprawdę Coca-Cola Sherry, kiedyś to było Sherry Coke. Coca-Cola Sherry Zero. A Zero to mogą spierdalać. Bardzo popularne tutaj w Berlinie. Na pewno jak będziemy przy Murze Berlińskim, zobaczycie to wajcha jak ich mało. W Polsce kiedyś popularna na giełdach w latach 90. Trzy kubki. Nie dajcie się na to nabrać. To jest wajcha. Wszyscy naokoło są ustawieni. Może jedna, dwie osoby są zainteresowane. Jak uda się? A, uda się, bo będziemy to kręcić w ten sposób. Od razu wam mówię, tak, baba jest ustawiona. Hej, ja w ogóle znam tą babę. Pasuje ci blondynka, która się oddala w białej koszulce w paski. Widziałem ją ostatnio właśnie przy Murze Berlińskim. Przejechały szkieły, wszyscy się zawinęli. Nie ma. Idą już dalej, nic się nie stało. Natomiast nawet jakby nie przejechały, to jest wajcha taka, żeby zajebać ci całe siano, jakie masz. Jesteśmy w kolejnym miejscu upamiętniającym historię, dokładnie II wojnę światową. Nawet jeśli Niemcy politycznie gdzieś w mediach czy jakoś próbują się wybielić, próbują przedstawić to z innej strony, to jednak Berlin jest miastem, które dobitnie pokazuje takimi miejscami, że oni nie wstydzą się historii i pokazują historię dokładnie taką, jaka była i jaką należy pamiętać. Mimo że Niemcy prawdę historyczną pokazują bardzo dobrze, to jednak nie będę krył, że mam pewien żal. My byliśmy pierwszymi najechanymi i na pewno krajem, który bardzo, bardzo mocno ucierpiał. I z tego tytułu uważam, że adnotacje powinny być też w języku polskim. Ponadto jesteśmy najbliższymi sąsiadami, mamy chyba najdłuższą granicę, a Berlin od Poznania jest bliżej niż Warszawa od Poznania. Powinno być po polsku. Pewnie bardzo, bardzo, bardzo wiele osób to wie. Natomiast nie wszyscy i uznałem, że to warto opowiedzieć. Podobnie jak w Nowym Jorku wszystkie taksówki są żółte, tak w Reichu całym mają one kolor kremowy. Nie jest to kolor oryginalny, na ten kolor taksówki się przemalowuje. Więc jeśli kiedykolwiek widzieliście w Polsce auto w tym kolorze, szczególnie Mercedesa, ale to bez znaczenia, auto w tym kolorze, to wiedzcie, że jest ono na pewno po niemiecką taksówką. Ha, 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 dorwałem moją ulubioną Coca-Colę, Sherry. W Polsce jej nie ma, wycofali mi, zrobili tylko Coca-Colę Sherry Zero, a pierdolę Zero. A w Reichu, proszę, mam. Yeah. Jedziemy teraz U-Bahną w kierunku Warszawy-Strasse, czyli polski akcent, bo ulica Warszawska tak zwana. Nie wysiadamy niestety tam, bo wysiadamy na Estate Gallery. Jak się uda, to pokażemy Warszawy-Strasse, jak nie, to szkoda, bo jest to dosyć duża stacja i jest tam nasza polska syrenka. To moje ulubione skrzyżowanie w Berlinie. Serio, bywałem tutaj wielokrotnie. Jadłem tutaj nawet kiedyś
dwukrotnie pizzę, jem tylko margaritę, więc nie była tak super droga. Była taka se, wolę kebaby, ale to jest miejsce, które najbardziej w Berlinie przypomina mi Nowy Jork. U góry jadąca, u góry kolejka miejska, która sobie zakręca na wspaniały, bardzo ciekawy dworzec, na wszystkich przęsłach, wszystkich słupach mostowych są jakieś wlepki, tagi, graffiti, street art jest po horyzont, jak spojrzycie, i wszędzie jest pełno ludzi. To miejsce cały czas, nawet późno w nocy, jest żywe. Ludzie piją piwo pod mostkiem, piją piwo w pubach i kurde, do którejś z tych ludzi muszę się przyłączyć. Już parokrotnie mówiłem, że jeśli idziesz i podniesiesz nieco wzrok w odpowiednim miejscu, to możesz napotkać na coś fajnego. I tutaj jest podobnie. Mały złodziejaszek ucieka. Ciekawe. Słuchajcie, jesteśmy... Chciałem wam generalnie pokazać, że to mniej więcej tak wygląda. Koleżka stoi tutaj. Jak złapiesz kontakt wzrokowy, on kiwnie ci główką, to znaczy, że już w zasadzie się dogadaliście. Kolejne obowiązkowe miejsce na mapie Berlina to oczywiście mur berliński. Nie będę mówił tutaj o historii, bo Polacy chyba wszyscy wiedzą, a jak nie, to wracać najzwyczajniej w świecie nieuki do książek. Co już o tym mówiłem, tak czy siak obalanie komuny zaczęło się od nas. Mimo że oczywiście historycznie ważnym, przełomowym momentem było zburzenie muru berlińskiego, a tutaj oczywiście znowu mamy to o czym mówiłem. Kobieta przegrała. Ojejku, jaka to jest ogromna strata dla tej kobiety. Pewnie dopiero za 3 minuty odzyska swoje pieniądze, jak wszyscy znikną, pójdą za róg. To też jest ciekawe, bo oni z premedytacją mają taką miejscówkę. Po pierwsze, bardzo ruchliwa. Po drugie, od razu tutaj część z nich, bo nie wszyscy rozproszą się w inne strony, albo większość z nich w różne strony, mogą od razu zniknąć za rogiem i idą w innym kierunku. Pamiętajcie, dupki to jest jak gra w trzy kubki. Mądrzy nie grają, grają tylko głupki. A skutki gry są zawsze te same. Małe, duże, wielkie, przegrane. Pozdro TDR. Idziemy. Fino! Jest! Teraz do pomocy. Raz, dwa, trzy, cztery, sześciu oszustów bierze udział w tym. I wystarczy, że zatrzymasz się. No to jest gra aktorska. Oni wszyscy sobie grają między sobą, to jest świetna zabawa dla nich. Jak się zatrzymasz zbyt blisko, złapiesz kontakt wzrokowy, od razu przyjdą i będą ci wręczać pieniądze, żeby cię na nie oczywiście wypierdolić. O, znowu przegrał. O, 50. O, spoko. Widzieliście, jak mi pokazuje, że wziął sobie od niego 100 jurków? No, gościu, proszę. I pan przegrał, kurczę, a było to takie proste, ja bym wiedział. Dziewczyna wiedziała, wybrała już 50 euro. No. Dobra, na próbę pokazuję. Dzisiaj mur berliński stanowi pewnego rodzaju wystawę, bardzo ciekawą. To, co chcielibyśmy wam pokazać, co jest najbardziej znanym muralem stąd, niestety już nie istnieje. Oczywiście jest to dwóch panów całujących się, czyli Honecker i Breżniew. Kto zna ten znak, to nie, to mu wyświetlimy.
It consists of more than 100 paintings carried out by artists from all over the world on the east side of the Berlin Wall in 1990. Okazało się, że jednak super mural musiał zostać odnowiony. Wcześniej go nie było, zamalowali, a teraz jest. I widzicie, panowie w ramach komunistycznych gestów własnej miłości, miłości dwóch krajów, całowali się. Bleh. SED leader Erich Honecker and Kremlin leader Leonid Brezhnev share a fraternal kiss. Masz cebuliona? No nie, nie masz tej zety. Aha, masz w tym. Jesteś tutaj. Ty, ale kurde, to jest małe. Małe. Jak kurwa przebolałem. JW do P, oni są wszędzie. Amsterdam, São Paulo, Berlin, Praha, Londyn, Warszawa. Gdziekolwiek ziomper bym nie był, po sobie ślady zostawia. Pozdra chłopaki, Berlin. Wesołym miasteczku. Za mną w tle widać diabelski młyn. Postaram się wejść, jest to dosyć poważnie opłotowane. Płot jest wysoki, ale spróbujemy znaleźć dziurę w całym. No i smutałkę. Nie udało się wejść. A zobaczcie, tutaj nie ma. Wszędzie było kolce, tutaj nie ma. Teoretycznie przez ten płot moglibyśmy przejść, ale nam to gówno daje, no, bo trzeba się dostać. Trzeba się dostać tam. Kein Vater, ich weiß, ich hätte ihn gebraucht, doch keiner war da. Dir wird das nicht passieren. Nein, ich schwör's dir. Ich sag's der ganzen Welt, ich liebe dich. Hört ihr? Ich werd dich beschützen, ich werd dich unterstützen. Will dich jemand unterdrücken, endet er in 100 Stücken. Czułem się na currywursta, tak, że to masakra, bo nie jadłem dawno tak dobrego. Currywursty są dosyć specyficzne, to jest... One są dosyć specyficzne. To jest trochę połączenie śląskiej z parówką. Do tego ketchup posypane curry, ale jak ktoś lubi, ja lubię curry. Bardziej mi pasuje do kurczaka, ale jakoś tak się przyzwyczaiłem. Mój kolega kalafior, który wychował się w Rajchu i zna tutaj wszystkie knyfy, też zawsze się tym zachwycał. Namówił mnie raz, żebym spróbował i od tamtej pory to jadam. Edeka, tak? Edeka to jest mój ulubiony sklep w Rajchu. Oni mają super rzeczy i pokażę wam, co kupiłem. Przede wszystkim zacznę troszeczkę od końca. Kupiłem pudding waniliowy, nie wiem jak on smakuje. Natomiast myślę, że może być podobny do fla holenderskiego, co jest moim ulubionym przysmakiem. I dlatego spróbowałem, skosztuję. Kupiłem coś, co w Rajchu mi się zawsze podobało. I są to sosy słodkie. Można je stosować, ja je stosuję do budyniów. Są wypasione. Kupiłem piwko Schultheisa,
ze względu na to, że kiedyś jak byłem dzieckiem, to jeśli się z Reichu przywoziło w puszkach piwo, to właśnie takie. Kupiłem liter sport, to jest meine Lieblings i kokosowy wypas i to jest tutaj przepyszne. Mają ryż w litrowych opakowaniach. Jak sobie do tego dodasz Krischgrice, to są takie kandyzowane wiśnie, to jest połączenie, które jest po prostu niebiańskie, niebo w gębie. No i teraz sobie właśnie teraz do ryja od razu spróbuję. Kurwa, to jest mleko z ryżu. To nie to, co myślałem. Ale gówno. Dobry wieczór, panie dobrodzieju. Dlaczego tak zaczynam, mimo że nie ma jeszcze wieczora? Otóż dlatego, że tak zaczynają się przechadzki po mieście. Marcelego Mottego, poznaniaka, Polaka, pochodzenia francuskiego, który zresztą studiował w Berlinie. I jest to historiograficzny obraz Poznania XIX wieku. Opisywał i miejsca, i postaci. Postaci bardzo ważne dla Poznania, między innymi Cegielski, Raczyński, Działyński, Libelt. I były to osoby, które on znał. Nie opisał tego miejsca, ponieważ tego miejsca jeszcze wtedy nie było. Ono powstało w XX wieku i to jest najbardziej berlińskie miejsce w Poznaniu. Dlaczego? To jest to miejsce, ta cała pierzeja, to jest secesja niemiecka. Kiedyś to się nazywało Jochowgelände od dwóch projektantów, poznaniaków, studiujących w Berlinie. Max Jochow i Emil Asmus. Oni stworzyli, czy pokazują tutaj klasyczną secesję niemiecką. Coś, co jeśli chcą zobaczyć architekci, jak wygląda klasyczna niemiecka szkoła architektury secesyjnej, to tylko i wyłącznie możecie zobaczyć w Poznaniu. Tutaj mamy całą pierzeję, tak jak mówiłem, kamieni secesyjnych. Niektóre zostały odremontowane w nieco słaby sposób, że tak powiem. Wszystkie zdobienia zostały zeskrobane i zostały wygładzone, natomiast większość to jest właśnie architektura secesji niemieckiej. Jeśli kiedykolwiek chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, to tylko i wyłącznie w Poznaniu. W Berlinie to wszystko zostało zburzone w pył. Zobaczcie, jak pięknie te kamienice wyglądają w środku. A tutaj jeszcze ogromna szafa wbudowana w schody. I kolejna klatka kamienicy. Zobaczcie na te wszystkie wykończenia. Tutaj, jaka to jest benedyktyńska czasochłonna praca. I różne witraże na różnych piętrach. Też bardzo ciekawe. Siedzę sobie w parku, w centrum miasta, znajomo, co? Ogród botaniczny, w którym właśnie się znajdujemy, już wtedy, zanim powstawało Jochowgelände, był i cieszył się ogromną popularnością. To właśnie dlatego postanowili tutaj stworzyć ten właśnie oto kompleks kamieni. Siedzę i popijam faszystowski napój. Dlaczego faszystowski? Bo został on wymyślony, Fanta została wymyślona w Niemczech w 40 roku, zdaje się, na polecenie oddziału Coca-Coli ze Stanów Zjednoczonych. Kazano Niemcom wymyślić napój, ponieważ brakowało w Niemczech, w związku z wojną, brakowało składników do produkcji Coca-Coli, która wtedy już była bardzo popularna. I to właśnie Niemcom zlecono
wymyślenie czegoś alternatywnego. Wymyślili oni Fantę, która po wojnie weszła na stałe do kanonu napojów Coca-Coli. A duchem i smakiem na samo zakończenie wracam do Niemiec, do Berlina. I myślę, że tym pozytywnym akcentem wypadł mi kapsel, nakrętka, w związku z czym będę musiał całość wypić. Podsumowując jeszcze Berlin, mi osobiście bardzo się podobało. Uważam, że to miasto jest wspaniałe. Zawsze chętnie do niego wracam. Czy czegoś zapomnieliśmy, czy czegoś nie powiedzieliśmy? Oczywiście, zawsze zapominamy, zawsze coś się nie nagra, zawsze o czymś się nie powie, zawsze nawet jak się powie, to później gdzieś to zniknie w czeluściach naszych filmików. Dlatego wybaczcie nam następną wyprawę. Postaramy się przekazać nieco dokładniej. Do zobaczyska. Спасибо больше. Купиліśmy właśnie коньяк. Это Жан-Жак.